ten meczet powstał pod koniec XVIII wieku, ma już ponad 200 lat. Przypomina cerkiewkę czy kościółek, bo Tatarzy byli żołnierzami, dla nich meczet wykonali miejscowi. Był zapis w kronice, że świątynia została wykonana na podług nieba i zwyczaju polskiego. A 2 lata temu ten meczet razem z cmentarzem i Bohonicki obu uzyskały status pomnika historii, najwyższą rangą zabytki w Polsce. W każdym meczecie jest nisza mihrab, kierunek modlitwy na Mekkę, czy w Polsce kierunek południowy, i to jest miejsce modlitwy imama duchownego. Te podwyższenie nazywa się minbar, kazalnica. Duchowny z przedostatniego schodka u góry wygłasza hutbę, kazanie. Kazanie jest po polsku, a modlimy się po arabsku. Teraz tatarskie dzieci chodzą i w Białymstoku, i w Sokółce na lekcje religii. Po kilku klasach umieją nawet czytać po arabsku. W tej sali modlą się mężczyźni. Z szacunku z przodu siadają dziadkowie, ojcowie, chłopcy na balkonie, a kobiety z tyłu za firaneczko, żeby się nie rozpraszać w czasie modlitwy. W nowym meczecie gdańskim kobiety modlą się na balkonie. Ściany świątyni przyozdabiają muhiry, cytaty z Koranu. W islamie wizerunki ludzi i zwierząt są zakazane, ponieważ czci się tylko Boga, którego wizerunku nie ma. Na zielonym tle szahada, wyznanie wiary. Nie ma Boga oprócz jedynego, a Muhammad jest jego wysłannikiem. A o meczet dba gmina muzułmańska w Kruszynianach, to jest tu Tatarów, którzy mieszkają w Białymstoku, wspierają meczet. Więc latem na nabożeństwa codzienne czy piątkowe przychodzimy się modlić sami, a nasz duchowny przyjeżdża na święta i wtedy ten meczet i Bohonicki rozmiewa modlitwą. I w Polsce jest czynny cmentarz tylko u nas, w Bohonikach i Warszawie. Jak umrze Tatar w innej części kraju, to go też tutaj przywożą. Modlitwa się zaczyna przez azan. Jest to modlitwa wzywająca do nabożeństwa. Przeważnie z wieżyczki i muzein wchodzi na wieżyczkę i stamtąd nawołuje wszystkich do modlitwy. Na początek Ramadanu to jest pierwszy tarawich, na połowie Ramadanu to jest 15 tarawich, później jest Kader Noc i to są modlitwy wieczorne i później nabożeństwo przed bajramowe w dzień około godziny 10.